A gdyby, tak zrobić coś, czego jeszcze nikt nie widział, coś, czego nikt jeszcze nie pomyślał. Jak? 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 Jeszcze nie wiem. Siedzimy dalej. Bliżej. Dalej. Bliżej. Bliżej. Dalej. 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 Bliżej, bliżej, bliżej. Dalej. Może przyjdzie do nas coś? Coś? Może przyjdzie coś do nas. Ale co? Coś ładnego. Coś dużego. Coś niesamowitego. Interesującego. Co się uda? Co? Czy to coś, co się uda? To tylko mała kropka. Duże rzeczy zaczynają się od małych. Duże rzeczy zaczynają od małych się... Zaczynają się... Du. 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 Zaczynają się duże rzeczy. Od małych. Zaczynają się duże? Duże od małych. Od małych. Duże?
duże. Zaczynają się duże rzeczy. Konkretny. Potrzebuję mało miejsca. Zaczynam i kończę w punkcie. A co zrobię? Zależy od punktu widzenia. Czasem chcę zobaczyć coś innego w tym, o czym wiem, że już jest. Wtedy odnoszę sobie myśli w inne miejsce. Niech będą zupełnie nowe. Wyobrażam sobie coś innego, choć patrzę wciąż na to samo. Wyobrażam sobie coś innego, choć patrzę wciąż na to samo. I to się dzieje naprawdę. Zmienia się. Jestem wtedy w innym punkcie. W punkcie odniesienia. Podobno ludzie, którzy wiedzą dużo, znają wiele takich punktów odniesienia. Mogą używać ich do woli i mieć coraz większą wyobraźnię. Z powiedzmy takiego. Robi się ich coraz więcej. A gdyby tak poznać je wszystkie? To byłby kosmos! Thank you.
kosmos nie jest biały. Może jest czerwony. Kosmos nie jest czerwony. W takim razie może jest niebieski. Co to? Długa, cienka, łagodna. Nie błyszczy wcale tak jak punkt. Trochę powolna, trochę leniwa. Dłuży się czasem jak czas. Niech otuli te wszystkie punkty. Ciekawe, czy te zawiasy i pętełki da się rozplątać. Ci, co mają w głowie dużo punktów odniesienia, mówią, że da się rozplątać każdy supełek i wyprostować każdą sprawę. W takim razie spróbujmy! Psst.
akcja, akcja, akcja. 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 Akcja. I kropka!